Rejestrujemy dzisiaj listy Koalicji Obywatelskiej jako pierwsi 24 kandydatów do Sejmu i dwóch senatorów. Mamy prawie 20 tysięcy podpisów, prawie 12 tysięcy do Sejmu, czyli przekroczyliśmy razy dwa wymaganą liczbę 5 tysięcy i po 4 tysiące na senatora Godylę i senatora Jarmuziewicza. Niektórzy pokazali dopiero jedynki. Niektórzy nie są w stanie dogadać się, czy idą razem, czy osobno. Natomiast my, jako drużyna Koalicji Obywatelskiej, jako Koalicja Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych, Inicjatywy Polskiej, jesteśmy jedną zgraną drużyną. Mamy wszystkich 24 kandydatów, mamy potężną liczbę podpisów. Ruszyliśmy pierwsi z kampanią i myślę, że tak będzie do samego końca. Podpisy zbierało się z dużą przyjemnością. Bardzo wielu Opolan z takim właśnie entuzjazmem i z radością podpisywało się na naszych listach. Mamy dobrą listę, mamy 24 mocnych kandydatów do Sejmu, kandydatki i kandydatów. Mamy bardzo mocnych dwóch kandydatów do Senatu. Myślę, że 15 października na Opolszczyźnie na pewno, a w całym kraju jestem o tym głęboko przekonany, wygramy. Chciałem tylko jeszcze w tym miejscu podziękować te rzesze naszych wolontariuszy i ludzi Platformy w całym województwie, którzy poświęcali swój czas, aby właśnie ten efekt, żebyśmy mieli tutaj, żebyśmy byli pierwsi i żeby tego było z dużym naddatkiem. Nie musimy się na pewno obawiać o to, że komisja nas nie zarejestruje. Widać, jak duże emocje jest wśród osób, które złożyły swój podpis pod listami Koalicji Obywatelskiej, jak dużo jest sprzeciwu, buntu wobec obecnej sytuacji w kraju. Dlatego ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które poświęciły swój czas, które zatrzymały się przy stolikach, które złożyły swój podpis w słusznej sprawie. Podpisały się pod zmianą w Polsce, podpisały się pod nową epoką polityczną, która zapewni przede wszystkim to, że nie będziemy musieli się martwić o przyszłość. I lista naszych kandydatów jest mocna nie tylko w województwie, ale również w całym kraju. Koalicja Obywatelska w swoim czubie listy, czyli licząc od pierwszego do trzeciego miejsca, posiada ponad połowę kobiet. I to jest najlepsza gwarancja, że te wszystkie wartości, które głosimy na bieżąco w naszych spotkaniach, w naszych politycznych wystąpieniach, które wiążą się między innymi z prawami kobiet, zostaną w przyszłości przez nas w polityce wprowadzone w życie w postaci konkretnych ustaw, w postaci konkretnych rozwiązań po to, żeby podnieść jakość życia.